Nigdy prędzej nie widziałem tego, że w telewizji pojawiła się reklama produktów do gojenia tatuażu lub do pielęgnacji, tak? W tym przypadku jest to Reprintic Color Protect i myślę, że warto wypróbować, jak to działa, bo producent mówi, że znacznie poprawi się kondycja skóry, znacznie poprawi się kolor tatuażu, tak? Więc będę przez tydzień dziennie nakładał ten krem, tak? Co on tutaj jeszcze ma takiego w sobie? Witamina E zmniejsza szorstkość skóry, nawilża i wygładza, dzięki czemu krem wzmacnia intensywność kolorów tatuażu. Witamina A reguluje procesy keratynizacji naskórka, niweluje skutki działania promieni UV, odżywia, ujędrnia i uelastycznia skórę. Wszystkie informacje na pewno będą napisane właśnie pod tym wideo w informacji. Koszt takiego produktu to 26,75. Kupiłem to w aptece, bo to tylko jest dostępne w aptece. Dzisiaj jest środa i przez tydzień będę stosował, także na efekty poczekajmy. Więc tak, Reprintic testowany tydzień i powiem wam tyle. Bezpośrednio po nałożeniu i kilka godzin po nałożeniu, tak, skóra jest soczysta, świecąca, pełna koloru i uwydatniony jest kolor. Tak, to jest racja, ale też nie ma co się łudzić, że ten kolor pozostanie na długo, że on będzie tak na zawsze i że tatuaż będzie naprawiony. No bo jak to też jest, to nie jest możliwe, że stary tatuaż wyblakły nagle poprzez magiczny Reprintic stanie się znowu fajny i soczysty. Nie, nie. Tutaj bardziej działa magia właśnie reklamy, gdzie widzimy panią, która ma starszy tatuaż, tak bardziej wyblakły, i nagle on się staje kolorowy i taki soczysty, mocny. Nie, to jest magia reklamy, magia telewizji, magia Photoshopu i na pewno dużo osób zakupi ten produkt, bo jest on polecony w telewizji, tak? Pierwszy w sumie, tak jak już wspominałem, pierwszy taki produkt reklamowany w TV. Inne balsamy też sobie to robotę. Ja to traktuję jako balsam, a nie jako, nie wiem, zestaw naprawczy. Używałem naprawdę dużo balsamów w życiu i uzyskałem natychmiastowo podobny efekt jak ten, tak? Także warto się zastanowić, jak swoje pieniądze przeznaczyć, na jakie produkty. Ja ten Reprintic na pewno do końca sobie użyję, tak? Bo tutaj jeszcze dosyć sporo tego zostało. Później się mocno zastanowię, czy jeszcze kupić Reprintic, czy po prostu pozostać przy moich dotychczasowych środkach do pielęgnacji skóry, a jednak codziennie i regularnie dbam o to, aby te tatuaże miały cały czas fajny kolor i były soczyste, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Także dbać o tatuaż trzeba. Możecie wytestować Reprintic, być może już mieliście prędzej niż ja Reprintic. Jeżeli tak, dajcie znać, jakie wy macie zdania na ten temat, jakie wy macie doświadczenie, być może ja się mylę. Bardzo mnie to interesuje, dajcie w komentarzu znać i jeżeli chcecie, obserwujcie Projekt Ink na social media, jeżeli chcecie, a nie musicie, możecie subskrybować kanał, tak, na YouTubie, żeby być cały czas na bieżąco, bo na pewno jeszcze nie jeden test wykonam, także dziękuję bardzo i do następnego.